Fantasprite. Słuchajcie, będzie się działo. Będzie naprawdę grubo. Będzie naprawdę grubo. Już wam mówię, gdzie jesteśmy. Właśnie wchodzę do restauracji chińskiej mafii. Może być naprawdę grubo. Słuchajcie. W tej restauracji jest nadal prąd. Jest tutaj chyba fotokomórka, mam nadzieję. O kurde. Wow. Zobaczcie, co tu się dzieje. Skuter w środku restauracji. I to chyba nie jeden. Elementy mosiężne. Kurde, czyżby ta restauracja przechodzi jakiś remont? Zobaczcie. Normalnie skutery tutaj stoją. Z kluczykami w środku. Spróbujemy odpalić. Prawdopodobnie akumulatory są rozładowane. Zobaczcie, cały sprzęt. Powiem tak, że czuję się tu trochę niepewnie ze względu na to, jak dowiedziałem się, czyja to własność. Restauracja jest naprawdę w dobrym stanie. Tutaj jest recepcja chyba. Tak. Tutaj jest recepcja. Mam nadzieję, że nie ma tutaj żadnych cichych alarmów i że nikt tutaj nie przyjedzie. Zobaczcie, światło. Fotokomórka się wszędzie włącza. Kolejne skutery. Nie wiem, czy dowożono nimi jedzenie, czy po prostu był tutaj też wynajem skuterów. Ciężko mi teraz powiedzieć. Zejście do piwnicy, a tutaj zaplecze. Tu coś jeszcze jest. O kurde, biuro. Rower elektryczny i to dwa. Może starego typu, ale jednak to elektryk. Bateria. Wszystko w chińskich znakach. Najprawdopodobniej sprzęt sprowadzali ze swojego kraju. A tutaj co? Tu też jakiś dziwny rowerek. Bardzo dużo sprzętu różnego. Ale co to za rower? Składak jakiś. Idziemy na górę. Na dole była restauracja, to jest pewne. Ale zobaczcie, jaki budynek jest duży. Mamy dzisiaj kawał dobrego urbexu. O kurde! Jakaś sala baletowa. Wow! Zobaczcie te lustro. Perkusja.
wszystko sprawne. Tu kolejny jakiś dziwny rowerek. Electric bike. Kurde, taki mały elektryk. Ale jaja, restauracja jest niesamowita. Tutaj minibar. Obsługa kamer. Łazienki. Coś w rodzaju oranżerii. Być może wynajmowano też tutaj pokoje, zobaczcie. Jest tutaj bardzo dużo pościeli, obrusów. Kto wie? Kurde, powiem wam, że jest przedziwny ten obiekt. Idziemy wyżej. Budynek się już z lekcza sypie. Tak, tak jak myślałem. Można było tutaj wynająć pokój również. Czyli restauracja jest wraz z hotelem. Pokoje hotelowe. Całkiem fajne. Fuj, ale śmierdzi wilgocią. Powiem wam, że... Powiem wam tak. Obiekt wygląda na całkiem dobry, ale... Opuszczony jest chyba od dawna. Zobaczcie, wszystko spleśniało. O kurde, wychodzę stąd. Fu. Strasznie śmierdzi wilgocią. Masakra. A co tutaj? Kolejne pokoje? Jakiś biurowiec. Tu biura były. O kurde. Zauważcie, że tu wszystko zostało. Komputery. Budda. Telefony tu mieli? Jakąś elektronikę tutaj przetrzymywali też? Ciężarek. Powiem wam, że przedziwny jest ten obiekt. Śmierdzi lekarstwami. Tutaj co? Tu znowu obuwie. Jakieś dokumenty. Ale nie będziemy robić zbliżenia na nie. O kurde, kolejne biuro.
niewiele nam zostało. Te biura się nie kończą. Mini wieża LG. I jeszcze wyżej. Tylko czy myśmy tu już byli? Tu kolejne pokoje do wynajęcia. Zaraz się tutaj zgubię. Wygląda, jakby ktoś tutaj niedawno spał. Ta część jest trochę bardziej zadbana. Idziemy na górę. To już chyba będzie ostatnie piętro, tak? Tam już byliśmy chyba. Ciężko mi teraz powiedzieć. Normalnie mieszkał. Tak, to jest część mieszkalna. Wszystkie dokumenty. Zobaczcie, wszystko zostało tutaj. To jest trochę niepokojące. Sypialnia. Szczurze odchody. Zobaczcie, klimatyzacja nadal działa. Telefon. Nie lubię chodzić po takich świeżych obiektach. Coś tutaj chodzi. Góry coś jest włączone. Co tu było? Wow. Powiem wam, że obiekt jest gigantyczny. Wszędzie kamerki. Jakby ktoś wczoraj opuścił to miejsce. Dobra. Wiecie co, ja bym chyba już opuścił ten obiekt. Przeraża, że tutaj tego wszystkiego jest tyle.
Dziewczynka. O kurde. Tu ktoś pomieszkuje. Śmierdzi takimi menelami. Tutaj ktoś sypia. Na 100%. Zejście na dół. Chyba. Kurde, ciężko mi się odnaleźć teraz, gdzie my tutaj jesteśmy w ogóle. Dobra. Tu już chyba byliśmy. Byliśmy. Dobra, schodzimy na dół. Nie wiem, czy byłem tutaj. Tutaj chyba jeszcze nie byłem. Jaka fazla. Nie, tutaj nie było mnie. Bieżnia. I stąd chyba można było się udać od razu do pokoju. A, to ktoś sobie pokój z wyjściem. Z wyjściem na ogród zrobił. Psie bobki. Nawet psy tutaj sypiają. Dobra. Trzeba powoli się stąd ewakuować. Bo nie wiadomo, ile to moje szczęście potrwa. Tych pokoi nie ma końca. Dobra, wychodzimy powoli. Słuchajcie, jak zdobędę więcej informacji, to spróbuję wam w późniejszym czasie podesłać cokolwiek. Fajniejsze tutaj są te skutery. Restauracja znajduje się przy ulicy Głównej. Zobaczcie. Widać normalnie, jak auto tutaj jeżdżą. Teren jest bardzo fajny, czyli tu naprawdę musiał być jakiś gigantyczny przekręt,
żeby zamknąć tą restaurację. Zobaczcie, że jeszcze nikt nie wyniósł tutaj tych wszystkich skuterów. To też będzie elektryk. Podobało. Ja szukam więcej takich miejsc, żeby wam pokazywać jak najbardziej atrakcyjne miejsca. Tym razem była to opuszczona restauracja chińskiego mafiozy. Mam nadzieję, że nie ma go tutaj nigdzie w pobliżu. Na spokojnie będę mógł stąd wyjść. Dobra, a wy oczekujcie kolejnych filmów. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.